Cześć, wpadłem na pomysł zrealizowania pewnego projektu, eksperymentu. To jest montażu panelu słonecznego na dachu samochodu osobowego i podłączenie go bezpośrednio do akumulatora samochodu. Sam pomysł nie jest jakiś odkrywczy, ponieważ instaluje się solary na kamperach, na samochodach transportowych, a także na niektórych modelach osobówek Priusów, Tesli, Audi. Też mają takie panele montowane seryjnie. Samo uzasadnienie projektu przedstawię na samym końcu filmu. Do realizacji projektu potrzebowałem przede wszystkim dwóch rzeczy. Panelu słonecznego oraz kontrolera ładowania akumulatora. Nie zamierzałem na ten cel wydawać zbyt dużo pieniędzy, ale również też nie chciałem kupować tak zupełnie byle czego. Więc kupiłem na AliExpress panel 100-watowy elastyczny, ETFE oraz kontroler MTTP. Panel ETFE według reklam jest bardziej wydajny, bo skupia promienie słoneczne padające pod większym kątem. Z kolei kontroler też można było kupić tańszy, ale zdecydowałem się na MTTP, ponieważ lepiej wykorzystuje moc panela w gorszych warunkach. Tutaj przy okazji podziękowania dla kolegi pasjonata fotowoltaiki z kanału Doświadczalnik, od którego się parę rzeczy dowiedziałem, między innymi właśnie na temat różnicy między kontrolerem PWM a MTTP. W związku z tym, że nie wiem, jak się ten patent sprawdzi i być może trzeba będzie go kiedyś zlikwidować, zamierzam panel przykleić mocną taśmą dwustronną, a kabel do ładowania poprowadzić poprzez szparę w klapie bagażnika do tyłu, ponieważ z tyłu mam akumulator. Gdybym miał pewność, że to zda egzamin, to pewnie bym zainwestował również w oklejenie folią całego dachu na czarno. Można również przeprowadzić kabel połączeniowy przez dach, ponieważ są takie panele, w których kable wychodzą od dołu. No ale to jest jeszcze większa ingerencja w samochód. A więc zaczynamy. Panel elastyczny, parametry panela to maksymalnie 100 W, maksymalne napięcie otwartego wodu 19,4 V. Rozumiem to w ten sposób, że tyle daje bez obciążenia. 18 V max pod obciążeniem i 5,75 A. To są z pewnością parametry nieosiągalne w tym przypadku, bo panel na płasko nigdy nie będzie miał optymalnego nachylenia około 35 stopni do słońca. I tutaj na marginesie taka historia. Dostałem ten panel z taką odstającą folią na rogach. Wysłałem zapytanie do firmy, czy to jest taka niedoróbka, czy to jest tylko folia ochronna. Odpisali mi, żeby ją zdjąć. Zrobiłem to, łatwo nie było, ale nadal mam wątpliwości, czy w ten sposób nie zdjąłem właśnie tej warstwy, która decyduje o tym, że panel jest ETFE. No ale już trudno, stało się. Jest zdjęte, w sumie wygląda nawet lepiej, bo jest błyszczące. W panelu musiałem zmienić kable podłączeniowe, bo były strasznie grube i sztywne. Miałbym problem z przeciągnięciem ich przez szparę w bagażniku. Grubość jest dostosowana do łączenia dwóch, trzech, czterech paneli w szereg, a że ja będę miał tylko jeden panel, więc sądzę, że przewód 2x0,75 mm wystarczy. Powinien wytrzymać do 9 A, a tyle tu chyba nigdy nie będzie. Co do kontrolera, kontroler jest niby MTTP, ale do tych produktów chińskich, zwłaszcza w niższych cenach, nie można być pewnym, że on jest na 100% MTTP. Jest to dość prosty kontroler, no name. Nie ma jakichś osobnych ustawień dla akumulatorów kwasowych, AGM czy żel. Niby to wszystko robi automatycznie, ale któż to wie. Pokazuje, ile amper wchodzi z panelu, nie pokazuje za to, ile volt. Nie pokazuje też, jaki prąd wchodzi do akumulatora. Jest za to chociaż ręczna regulacja napięcia, w którym ma przestać ładować akumulator i utrzymywać potem to napięcie. Seryjnie było ustawione na 13,8 V i na razie tak zostawiam. Posiada on również, jak wszystkie takie kontrolery, wyjście w moim przypadku 20-amperowe, do którego można bezpośrednio podłączyć odbiorniki prądu i w ten sposób kontrolować na przykład, w jakich godzinach można korzystać z tego wyjścia, na przykład jakieś oświetlenie zmierzchowe, coś w tym stylu, i przy jakim minimalnym napięciu akumulatora ma odciąć to wyjście, żeby nie rozładować całkiem akumulatora. Ja nie będę raczej z niego korzystał, bo by musiała być cała instalacja samochodu do tego podłączona. A teraz pierwsze próbne podłączenie kontrolera do akumulatora. Niestety pokazuje bardzo słabo naładowany akumulator. Tutaj pokazuje przyklejanie taśmy dwustronnej do panelu. W związku z tym, że takie panele często są montowane w kamperach,
Panel posiada otwory do przykręcenia bezpośrednio do dachu. W moim przypadku lepiej, gdyby ich w ogóle nie było, no ale są. Nie sfilmowałem momentu, kiedy zaklejam te otwory czarnym klejem na gorąco, bo w czasie deszczu na pewno by tam regularnie stała woda, a woda zawsze sobie znajdzie jakieś przejście. Teraz pierwsza próba napięcia panelu przed montażem. Sprawdzam panel przy dość mocnym słońcu. Dzisiaj jest 30 sierpnia. Napięcie daje niecałe 18 V, chociaż wcześniej widziałem i 18,5. Następna czynność, wyczyszczenie dachu alkoholem izopropylowym, żeby taśma dobrze trzymała. Tutaj widać próbne dopasowanie panelu do dachu. Użyłem taśmy malarskiej do zaznaczenia, żeby leżało równo. No i tutaj widać już samo zakładanie panelu. Będę musiał jeszcze przemyśleć sprawę tego przewodu, który wchodzi do bagażnika. Ciągłe ocieranie o klapę może z czasem spowodować jego przetarcie. Między kontrolerem a akumulatorem dałem na wszelki wypadek bezpiecznik 10-amperowy. Tylko nie piszcie, że mam złe kolory przewodów. Jakie miałem, takie dałem, a tam gdzie bezpiecznik na plusie przynajmniej częściowo jest czerwony. Tutaj idzie kabel, potem pod sufitką. Tędy i wychodzi tutaj do kontrolera. Jeszcze będę ten kontroler przyczepiał tam do tego plastiku. Na razie sobie tutaj leży. Koszt panelu 422 zł ETFE. Można było kupić za 300 parę złotych zwykły. Kontroler koszt 70 parę złotych. Można było kupić PWM-a za około 30 zł. Taśma dwustronna, 54 zł, jakieś drobiazgi typu bezpiecznik, kabel. Całość zmieściła się w 500 parę złotych. Teraz uzasadnienie montażu. Wydaje mi się, że zdaje to egzamin, jeżeli ktoś spędza sporo czasu w samochodzie na postoju. Dotyczyć to może kamperowców, transportowców, w przypadku osobówek, przede wszystkim taksówkarzy, którzy spędzają sporo czasu między kursami, chcieliby posłuchać radia, czy tam naładować komórkę. I osób, które nocują w samochodzie turystycznie na przykład i chcą mieć lodówkę turystyczną, podładować laptopa w tym czasie, to też jak najbardziej. Godzina 12, pochmurno. Ładowanie 1 amper. Zobaczymy, na ile volt panel daje pod obciążeniem. 13,3 V, a na akumulatorze jest 12,96, czyli trochę ładuje, tak bardziej podtrzymująco. Teraz tu ładnie wyszło słońce. Ładowanie 3 ampery, przed chwilą było 4 nawet. Teraz daje 5 amper. Zaraz zobaczymy, ile volt to daje. Napięcie akumulatora 14,7, 8, 14, 10 powiedzmy. Z panela wchodzi 14,60, 14,70. No i wygląda na to, że spalanie jakby też jest lekko niższe. Tu jest 212 km 5,1, tu jest dzisiaj z 87 km 4,6, a wcześniej zawsze to była piątka na początku. Teraz wszystko jest w samochodzie powyłączane. I taki jest wynik przy pełnym słońcu. Z moich pierwszych obserwacji wynika, że przy dużym słońcu wystarcza prądu na radio, plus ładowanie telefonu, plus wideorejestrator i chyba jest jeszcze minimalny zapas prądu. Wydaje mi się, że podczas jazdy też ładuje. W sytuacji większego obciążenia odbiornikami
Jeżeli kontroler pokaże na akumulatorze mniej niż 13, to moje ustawione 13,8 V, to też zaczyna ładować. W przypadku hybryd, tak jak ja mam, akumulator jest nieduży, o pojemności 35 Ah i ładowany jest nie z alternatora, tak jak w większości samochodów, tylko z baterii hybrydowej. Podczas jazdy pokazuje raz 13,6 V i pewnie wtedy panel coś tam minimalnie ładuje, o ile jest duże słońce, a czasami pokazuje 14,7 V, no to myślę, że w tym momencie kontroler ucina ładowanie z panela. Ma to na pewno jakiś minimalny wpływ na spalanie. W mojej ocenie tak wstępnie 0,2 do może 0,5 litra na 100 km. Chociaż obniżenie spalania nie było moim głównym celem, oczywiście miło by było, gdyby ta inwestycja po powiedzmy 3 latach się zwróciła. Co do moich wątpliwości, to pierwsza, czy aby na pewno w samochodzie się nic nie stanie z tego powodu. No tam, gdzie są jakieś takie toporne, stare alternatory, to na pewno nie, ale w samochodach, gdzie jest właśnie jak dużo elektroniki, to no, jakieś tam minimalne obawy tutaj mam. Druga wątpliwość, co z myjnią automatyczną? Można, nie można? Nie sądzę. No może ze 2-3 razy do roku można zaryzykować, ale samą wodą, nie pianą aktywną. Co o tym sądzicie? Może napiszcie w komentarzach. I trzecia wątpliwość, jakbym się kiedyś zdecydował jednak zlikwidować ten panel, to czy wraz z taśmą nie odejdzie lakier? No i to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Komentujcie pod filmem, będę się starał na bieżąco odpowiadać na wszelkie pytania. No i oczywiście wskazane są wszelkie suby i lajki. Pozdrawiam i cześć!